Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Rozwiąż równanie x do trzeciej odjąć 7x kwadrat plus 2x odjąć 14 równa się 0. Coś takiego musimy rozwiązać. Główną zasadą w tego typu zadaniach jest, żeby wyłączyć coś przed nawias. Proponuję z pierwszych dwóch elementów wyłączyć x kwadrat przed nawias, czyli zostaje nam w nawiasie x odjąć 7. Natomiast z pozostałych dwóch wyłączamy sobie dwójkę przed nawias, czyli 2 piszę, a w nawiasie będę miał też x odjąć 7 równa się 0. No i zobaczmy, ten nawias i ten nawias to jest to samo, czyli piszę sobie x odjąć 7, a w drugim nawiasie spisuję to, co zostało, czyli x kwadrat plus 2. Czyli zamieniłem wielomian na postać iloczynową, równa się 0. No i żeby takie coś było zerem, to albo ten nawias musi być zerem, albo to musi być zerem, czyli x minus 7 musi się równać 0, czyli x równa się 7. To jest jedno rozwiązanie. No i z drugiego nawiasu mamy, że x kwadrat plus 2 ma się równać 0, czyli x kwadrat ma się równać minus 2. Zobaczmy, żadna liczba do kwadratu nie będzie ujemna, żadna liczba rzeczywista do kwadratu nie będzie ujemna, czyli tutaj nie ma rozwiązań. Czyli jest po prostu jedno rozwiązanie x równe 7.